Zaczniemy podsumowaniem, które jest zgodnie z panem przeprowadzi kolega trener Leszek, który się zgodził zrobić jeszcze rozgrzewkę, także będzie dobrze. Przebieżkę. A następnie, troszkę inaczej niż w programie dzisiaj, chcemy wygospodarować chociaż trochę czasu na takie wspólne spotkanie trenerów, żebyście animatorów, tych, którzy byli uczestnikami kursu, tych, którzy są na sali. Moje zadanie polega na tym, żeby państwu powiedzieć, co w tych pracach konkursowych było. Ja założyłem sobie taki plan, że powiem przez jeden slajd, czy dwa, o idei konkursu. Jakie z konkursem nadzieje wiązali organizatorzy? Jaki jest dorobek uogólniony konkursu? Co to znaczy uogólniony? Suma jakichś jednostkowych jednostkowych wartości, które z tego konkursu płyną, ale też chciałem przedstawić w jakichś przynajmniej fragmentach dorobek spersonalizowany, to znaczy odnoszący się do pojedynczych prac, przy czym od razu powiem tak, że zgodnie z RODO nie wymieniam ani imion, ani nazwisk. Ale jeżeli ktoś zauważy, że cytuję jego pracę, może krzyknąć, to moje. Bo wtedy krzyczy na własną odpowiedzialność, nie na moje. To się tłumaczy. Następnie kilka refleksji na temat użyteczności tego dorobku. To znaczy, czy dorobek, czy to, co jest jakąś wartością w tych pracach, może mieć jakąś użyteczność, nie? Głównie chyba na przyszłość i o tym chcę powiedzieć. I na koniec wynotowałem kilka refleksji, które są cytatami, czyli pochodzą z waszych autorefleksji. Wydaje mi się, że to był trudny element tego konkursu. Ale na tym jego urok polegał, że zastanawialiście się nad tym, co się w czasie waszego uczestnictwa w procesie animacji wydarzyło. To tyle, ja chcę państwu powiedzieć. Trenowałem, ja już jestem w tym wieku, że trenuję. Trenowałem, mam dwie wersje. Jedna mieści się w 11 minutach, druga w 3 godzinach. Próbuję wypośrodkować. Ojej, proszę państwa, jaka była idea konkursu? Przypomnę wszystkim tym, którzy wzięli udział w konkursie, nie czytając regulaminu ani o tym konkursu. Podejrzewam, że są prace, które na to by wskazywały, ale wasza intuicja tutaj to znakomicie wpasowała to, co napisaliście, zrobiliście w ideę konkursu. Ideę tu odniosłem do celu, czyli celem konkursu było zachęcenie uczestników Akademii Umiejętności Animatora RGD do sprawdzenia nabytej wiedzy i ukształtowanych umiejętności w praktycznym działaniu w swoim lokalnym środowisku, a także dalsze rozwijanie kompetencji w zakresie animacji w lokalnej społeczności. Taka była idea konkursu. Proszę państwa, napisaliśmy w odezwie konkursowej, to też tym, którzy czytali, żeby przypomnieć tym, którzy nie czytali, to żeby się zastanowili, czy się w tym mieścili. Do opisania procesu waszej pracy zachęcaliśmy już wcześniej, czyli na warsztatach. Teraz chcemy was prosić o opis pokazujący wasze twórcze podejście do danej sytuacji. Pokażcie oryginalność, unikatowość swojego pomysłu. Może docieraliście do grup osób, którymi dotąd nikt się nie zajął, albo wasz sposób dotarcia do grupy już aktywizowanej był nowy, inny stosowany niż wcześniej. Może korzystaliście z nowych technologii,
albo ze starych, dobrych sposobów, używając ich w twórczy sposób. Podzielcie się z nami tymi doświadczeniami. No, tak w skrócieśmy do was apelowali i stwierdzam, że uczestnicy się podzielili swoimi doświadczeniami. Idea zorganizowała ludzi do myślenia i działania, a co najważniejsze, do zapisania tych myśli i opisania tych działań. Oznacza to w moim rozumieniu, że cel konkursu został osiągnięty, a nadzieje organizatorów spełnione. Jeśli się ktoś z tym nie zgadza, to jego problem. Dorobek uogólniony. Nadesłane prace są w swej formie różnorodne i wielowymiarowe. Od kilkustronicowych do kilkudziesięciostronicowych opisów ilustrowanych zdjęciami, a także z załączonymi dowodami aktywności animatora. Od kilkuminutowych do kilkudziesięciominutowych filmików. Są też w formie prezentacji multimedialnych, a nawet kronik i pamiętników. Jest też relacja wierszem pisania. Jaka jest wartość nadesłanych prac? Odpowiedź nie jest prosta. Pobieżne zapoznanie się z przedstawioną w pracach treścią zapisów, czy to tekstowych, czy dźwiękowych i dźwiękowo-wizualnych, nie upoważnia do wydania oceny. To też nie będę oceniał, ale powiem, co wywarło wrażenie, co jest ciekawe i dlaczego z mojego punktu widzenia. Jury oceniło, przewodniczący jury, prezes forum potem powie, jaki jest wynik tej oceny. Ja tego nie będę. Wśród 19 prac konkursowych nie ma takiej, która by nie przedstawiała jakiejś samoistnej wartości. Przede wszystkim fakt, że uczestniczka nie ma wśród autorów ani jednego mężczyzny. Kamil, ty wiesz, to ci się upiekło, bo ja byłem zajęty dziewczynami i się nie dopadłem, bo byś napisał. Bo byś napisał. No szkoda. Więc, że uczestniczka wykonała pracę konkursową, jest już godna odnotowania, jest już godną odnotowania postawy. I teraz uzasadniam, dlaczego tak uważam. Napisać, nagrać, sfotografować, skompletować, wykonać to efekt wysiłku intelektualnego, który jest coraz rzadziej podejmowany. Media elektroniczne, cały ten wirtualny świat powoli eliminuje procesy myślowe, osłabia, a nawet niszczy w nas to, co jest istotą człowieka. Myślenie, odczuwanie, emocje i umiejętność ich nazywania. To wszystko coraz częściej właśnie zastępuje nam elektronika, ten wirtualny świat. My wnet nie będziemy umieć kochać. No i myślę, że wtedy znajdziemy się poniżej, jak się to nazywa, ssaki, to coś jest i one się dzielą tam na ludzi i zwierzęta. To my spadniemy poniżej zwierząt, bo zwierzęta potrafią to. No ale tylko wczoraj z entuzjazmem odnosiliśmy się do tego nowego świata elektronicznego. Ja nie mam nic przeciwko niemu, też staram się nadążać za postępem. Nie idzie mi to najlepiej, ale myślę, znaczy uważam, że jeżeli ktoś usiadł, wziął pióro, długopis, ołówek, kamerę, aparat i zaczął to, co w jego świadomości się rodziło, nazywać, zapisywać, fotografować, a jeszcze no, jest pamiętny, mówił trzej, tam co chwila jest refleksja. No, to jest super dla mnie. No, to pokazuje, że myślenie nie jest kategorią
historyczną, tylko że cały czas nam jeszcze towarzyszy. Analiza opisów nagrań i tak dalej, nazwijmy to opisów uogólniając, prowadzi do następujących wniosków, proszę Państwa. Jeżeli się z tym nie będziecie zgadzać, to możemy potem podyskutować, ale ja mam dowody na to, że tak jest. Po pierwsze, uczestnicy nawet w swoim środowisku życia i pracy widzą więcej niż do tej pory. Nauczyli się obserwować i analizować, patrzeć i rozumieć to, co widzą, a co ważne, oceniać i stawiać diagnozy. Po drugie, proszę Państwa, mają odwagę marzyć, a co ciekawe, są przekonane, no bo to kobiety, że da się marzenia realizować. Ryzykuje twierdzenie, że wiedzą, jak to zrobić, by marzenia stały się realne. Po trzecie, otwierają się na ludzi. Możliwe, że zawsze były otwarte, ale chętnie tak to nazywają. To się pojawia prawie w co drugiej pracy. I to stanowi dla nich, dla Was istotną wartość. Potrafią inspirować, motywować i włączać do realizacji swoich planów. Czyli to nie jest tylko takie otwarcie się dla samego otwarcia, ale to jest jedna z metod, żeby wokół siebie zorganizować ludzi, a nawet podmioty. Człowiek też jest podmiotem, to może coś mi przesadzić. Po czwarte, też ryzykuje tezę, że zyskują władzę, w cudzysłowie jak widzicie, władzę nad innymi, ale ci inni tak tego nie odczuwają. Widzą w nich serdeczność, a nie dominację. Ja wiem, że to są Wasze opisy. Ja nie miałem kontaktu z tymi innymi, choć skłamałbym, bo miałem kontakt z tymi innymi i to w kilku przypadkach. W związku z tym te spotkania mnie utwierdzają w tym przekonaniu. Po piąte, odważniej niż do tej pory sięgają po techniki pracy grupowej, często kopiując te z warsztatów akademii. I to nie, to ja to uważam jako wartość, że wy sięgacie do tych technik. Po szóste, potrafią nieść radość innym. To bardzo dziś niezwykłe. Jeszcze robią to świadomie, ale już podświadomie czerpią z tego powodu satysfakcję. A? No dobrze się zgadzacie. Co się... Po siódme, wejrzeli w siebie i ocenili to, co zobaczyli. To wielka sztuka zobaczyć swoje wnętrze. Ja nie mówię w dosłownym znaczeniu, ale w pewnej przenośni. Wiedzą, co w sobie zmienić i już to zmieniają. Głównie z tych takich bardziej osobistych form powiem. Po ósme, zrozumieli. Możliwe, że wcześniej też rozumieli, ale teraz z większą mocą to sobie uświadomili. Jak ważna jest komunikacja z innymi i ile znaczą słowa. Rozmowa to najważniejsze narzędzie animatora. To nie jest mój pogląd, ani teoretyków, tylko to mi wynikło z zapoznawania się z pracami. Ja muszę powiedzieć, że kilka razy je wertowałem, czytałem, słuchałem i za każdym razem coś nowego z nich odkrywałem. Aż w pewnym momencie podjąłem decyzję, że już następnego razu nie będzie. Nie? No bo ile można eksploatować ten materiał. I teraz kilka takich spersonalizowanych przykładów. To też nie jest wybór zobiektywizowany, tylko subiektywny. To znaczy to, co na mnie tam w pewnym momencie zrobiło wrażenie. Autorka nagrodzonej pracy napisała.
Jednak przyszedł czas kryzysu. Zaangażowanie w działania szlaku drastycznie spadło. To znaczy, działo się to stopniowo, ale nastąpiło znacznie szybciej niż praca nad sukcesem. Poczułam porażkę. Pomyślałam, że coś się właśnie skończyło. I mniej więcej wtedy oddelegowano mnie do udziału w projekcie Akademia Umiejętności Animatora MDR. Podeszłam do tego z charakterystyczną dla siebie rezerwą. Pomyślałam, trzeba to trzeba. Skąd ja to znam? Nie spodziewałam się, że będą to dla mnie tak odświeżające i inspirujące warsztaty. Już po pierwszym zjeździe coś we mnie drgnęło. Pomyślałam, że może jednak nie wszystko stracone. Że może mogę jeszcze zawalczyć o podniesienie aktywności na szlak. I okazało się, że mam na to siłę i ochotę, o której jeszcze kilka dni temu bym się nie podejrzewał. To z konieczności wyrwane z tekstu fragmenty, ale mówią nam o drzemiącej w uczestnikach sile, która wyzwolona prowadzi do sukcesu. Teraz mi się to słowo drzemiące nie podoba. Ale jak pisałem, to mi się podobało. Praca czyta się z przyjemnością, jest poprawna pod względem założeń konkursowych oraz oczekiwań organizatorów i pokazuje cały proces animacji w konkretnym środowisku, tak jak to sobie założyliśmy. Opis został zilustrowany 5-minutowym filmikiem animowanym, który można zobaczyć pod adresem. I on działa. Wyświetlimy. Całość pełna jest optymizmu. No pomału. Całość pełna jest optymizmu autorki, a treść dowodzi, że optymizm nie jest abstrakcyjny. Teraz nie wiem, czy wyskoczył. Nie, to ją wywoła. Po nazwisku. Duma i satysfakcja. Super, to naprawdę... Nie, która z was jest podobna do niej. Autorka następnej nagrodzonej pracy już we wstępie napisała. Przedstawiam wam mój pierwszy pamiętnik. Uśmieszki tutaj są oryginalne, nie moje. Jestem z niego bardzo dumna, gdyż zmotywował mnie do systematycznego udokumentowania i spisywania działań oraz własnych odczuć. Jakież to... No, takie powiedziałbym fajne. Do tej pory angażowałam się intuicyjnie, spontanicznie i twórczo. Natomiast uczestnictwo w Akademii i realizacja projektu w Krainie Dźwięków przyczyniło się do autorefleksji i usystematyzowania moich działań. W dzisiejszych czasach szczególnie należy przywiązywać ogromną uwagę, aby dzieci wyrwać z domów sprzed komputerów ich z boxów, czy PlayStationów, czy jak to się tam czyta. Należy im zaoferować atrakcyjne, a zarazem edukacyjne miejsca spędzania wolnego czasu. Miejsce, z którego będą mogły skorzystać rodziny z dziećmi, grupy przedszkolne i szkolne. Każdy z nas bowiem zdaje sobie sprawę, iż najszybciej uczymy się przez dotyk, zapach czy dźwięk. Aby upewnić się w moich przemyśleniach, 17 maja udałam się wraz z Bartkiem, mężem moim, bardzo mi się to podoba, na spacer, ale nie taki zwykły. Był to spacer, w trakcie którego rozmawialiśmy o otaczającej nas przestrzeni. No super. Zawsze się zastanawiałem, o czym chłopaki, dziewczyna, jak są młodzi, rozmawiają. Zatem moje myśli wciąż podążały za zrobieniem czegoś innowacyjnego, kreatywnego. Wiedziałam, że chcę zrobić coś, co połączy dzieci aktywne obcowanie z przyrodą i aspekt edukacyjny. Zgodnie z założeniami Akademii postanowiłam do uporządkowania swoich myśli przygotować. Wielokropek, mój komentarz. Nie sposób cytować całego pamiętnika. Zauważył jedynie, że tu następuje bardzo wnikliwa diagnoza. Włączeni do niej są mieszkańcy, są pomysły, niezwykła kreatywność autorki i wiedza, jak to, co się wymyśli, zrobić.
pomysł na znalezienie partnerów, zdobycie środków finansowych i tak dalej. Warto przeczytać całe pamięci, znaczy każdą pracę warto przeczytać. Ale tu mi się tak napisało. Teraz widać, że wystarczy pomysł, zaszczyt pozytywnej energii, a działania się potoczą i lawinowo przyniosą nadzwyczajne efekty. Przyznam się, że wtedy trochę sfiksowałam. Fiksacja to jest coś niebezpiecznego, ale to również może być mobilizujące. Zaczęłam rozmyślać, a co się wydarzy, jak cymbały się na kogoś przewrócą, jeśli ktoś będzie na kogoś się przewrócą, jeśli ktoś będzie chciał na nie wejść i z nich spadnie. Dzieci są pomysłowe. Miliony myśli nas. Nawet zaczęłam się zastanawiać, czy może nie lepiej będzie zrobić je w poziomie. Zostały zrobione jak należy. W pionie. No to są te cymbały. Gdzie są? Były. Są. Proszę. Kolejna nagrodzona praca konkursowa to opis procesu animacji bogato udokumentowany zdjęciami, listami obecności, umowami itd. Dokumentacja pozwala na zrozumienie wysiłku autorki i nie tylko uwiarygadnia opisane działania. Praca dotyczy dziedzictwa lokalnego i animacji mieszkańców zainteresowanych tym dziedzictwem. To, co zwraca uwagę, to usystematyzowana praca autorki z mieszkańcami w logicznie powiązanym procesie. Warunkiem powodzenia naszego przedsięwzięcia animacyjnego nakierowanego na zachowanie lokalnego dziedzictwa poprzez promocję lokalnej kultury i rękodzieła jest to, by zarówno w identyfikacji, jak też w zarządzaniu zasobami lokalnego dziedzictwa brali udział przede wszystkim jego spadkobiercy. Dlatego podjęliśmy wysiłek, by dowiedzieć się, co dla mieszkańców jest ważne, aby móc to włączyć w plan działania. W ten sposób mieszkańcy stali się współtwórcami działań, uczestniczącymi w decyzji i dzieląc odpowiedzialność. Konsultacje w LGD miały cechy animacji współpracy środowiskowej. LGD zaproponowało siedzibę obszar swojego działania w celu włączenia podmiotów takich jak mieszkańcy, przedsiębiorcy, samorządy, organizacje pozarządowe, instytucje w budowanie wspólnoty środowiskowej opartej na lokalnym dziedzictwie. Stanowiła też przykład działania edukacyjnego. Cechowało je wykorzystanie demokratycznych wartości takich jak podmiotowość, działanie nie dla, ale z społecznością, której przedstawiciele są samodzielni i posiadają inicjatywę. To jest niezwykle ważne. Dialog, przepływ wiedzy, pomysłów, propozycji między różnymi uczestnikami, nie zaś jednokierunkowy, tylko na przykład od instytucji do mieszkańców. Negocjowanie pomysłów, partycypacja, kształtowanie przez społeczność korzystnych dla niej zmian, partnerstwo, równouprawnienie uczestników procesu przeprowadzania zmian i wspólnotowość w miejsce rywalizacji i konkurencji. Beneficjentami takiej animacji opartej na demokratycznych wartościach są wszyscy członkowie zespołu, także animator, gdyż uczestniczą we wzajemnym uczeniu się, a sposób funkcjonowania instytucji przyjmuje nową jakość, nastawienie na dialog. Mniej serio, łatwiej animować przy tak zastawionym stole. O, teraz mi się udało. Gdybyśmy się poznawali. Małgorzata Kowalczyk, jestem z czwartej grupy, województwo lubelskie. W naszej grupie ustaliliśmy, jeśli chodzi o południową część Polski, co się wydarzyło podczas Akademii Umiejętności Animatora, a mianowicie postawiliśmy, że najważniejsze, co nas dotknęło, to budowanie kompetencji, wymiana doświadczeń na bazie własnych doświadczeń, a także doświadczeń innych uczestników. To było bardzo wartościowe, ponieważ możemy pewne rozwiązania przenosić na swoje tereny, także bardzo ważne dla nas. Nawiązywanie kontaktów i podjęcie współpracy, ponieważ w naszych grupach już te kontakty się nawiązały, zacieśniły, pewne plany już poczyniliśmy i będziemy na pewno kontynuować i współpracować ze sobą. Także myślę, że to też jest bardzo ważny element. Przeniesienie, wykorzystanie praktyk, właśnie wdrożenie na własny teren, to o czym wspomniałam. Podbudowanie motywacji, wiara w własne siły, czyli po tak jakby utwierdzenie się w tym,
że to, co robimy, ma sens, że idziemy w dobrym kierunku. No oczywiście pełna pozytywna energia, bo jak wiemy, w każdej grupie chyba dobry humor tutaj sprzyjał. Spotkały się potrzeby mieszkańców z założeniami projektu, uczestników, przepraszam. Czyli to uczestnictwo w tej Akademii Umiejętności Animatora było odpowiedzią na nasze wewnętrzne potrzeby. Czyli potrzebowaliśmy tego, potrzebowaliśmy zwiększyć te swoje kompetencje i to, że tak powiem, ten projekt nam gwarantował. Jeśli chodzi o to, czego oczekujemy, to oczekujemy cyklicznych i systematycznych spotkań naszej grupy animatorów. Chcielibyśmy się wymieniać doświadczeniami, chcielibyśmy kontynuować działania, czyli tworzyć, powtórzyć Akademię Umiejętności Animatora dla nowych uczestników, a także stworzyć program, być może szkolenie, które podniesie jeszcze bardziej nasze kompetencje. Dodatkowo chcielibyśmy, aby było sieciowanie animatorów, czyli baza animatorów, gdzie by było zestawienie kontaktów, zestawienie tego, co w ich regionie już zrobili, żebyśmy mogli, planując wizyty studyjne, planując różne działania, korzystać z tej bazy. Włączenie indywidualnych animatorów do działań LGD. Czyli chcielibyśmy, aby animatorzy, którzy nie są bezpośrednio związani z zarządem LGD-u, czuli się też partnerami ich i mogli ich wspierać. I dla Akademia Umiejętności Animatora dla członków zarządu LGD, czyli też potrzebujemy, aby zarząd skorzystał z takiego szkolenia i grupa społecznościowa animatorów, gdzie na bieżąco byśmy mogli mówić o naszych problemach i wątpliwościach. To tyle. Bardzo dziękuję grupie południowej. Prosimy o relację szybką, taką ekspresową, ale taką, która prezentuje wasze refleksje. Ja mogę być wieszakiem, jak chcecie. A wytrzymajcie mikrofon. Milena Okoń-Sechnaczyk z Łowińska, Grupa Rybacka. Wspólnie ustaliliśmy jakby taki wstępny zarys tego, co chcielibyśmy widzieć, czy czego doświadczać w kolejnej edycji Animatora. Stwierdziliśmy, że trzeba by było troszkę środek ciężkości przełożyć tym razem na praktykę kosztem teorii. W związku z tym te spotkania teoretyczne mogłyby się odbywać raz na kwartał bądź raz na 2 miesiące. Fajnym doświadczeniem była wizyta studyjna połączona z seminarium i to byłby ten efekt, który w sumie nas by zadawało, czyli połączenie wyjazdu z wizytą, czyli warsztaty, część teoretyczna plus praktyka, zwiedzanie, doświadczenie. Tutaj dalej się powtarzam, działania praktyczne, właśnie warsztaty zakończone stworzeniem jakiegoś konkretnego projektu, to był nasz kolejny pomysł, żeby coś się zakończyło naszym jakimś wspólnym działaniem. Oczywiście mamy podobnie jak poprzednia grupa potrzebę kontynuacji naszych spotkań. Wsparcie dla roli animatora, czyli takie osobiste wzmocnienie naszych kompetencji. To, co wcześniej już wybrzmiało, czyli troszkę mniej teorii na rzecz praktyki. Fajnie byłoby włączyć w ten nasz program wystąpienia publiczne i współpracę z mediami oraz poszerzyć nasz warsztat, właśnie pracy warsztatowej o różnego rodzaju narzędzia, zarówno właśnie w pracy takiej wprowadzenia warsztatów, jak i wykorzystania nowych mediów. Bardzo mocno by brzmiało tutaj, żeby miejscem spotkań nie była Warszawa. Żeby to było gdzieś bliżej, z prostszym dojazdem. Bliżej to znaczy gdzie? No musimy właśnie ustalić te miejsca. To nie będzie proste na pewno. Komunikacja, czyli właśnie wspólne uzgodnienie dotyczące przyszłej oferty. Jest pomysł taki, żeby stworzyć wspólną platformę, na której będzie się tworzył przy naszej współpracy program kolejnej edycji Animatora. Rozwój osobiste podejście, poznanie innych ludzi, to też u nas wybrzmiało. Tutaj już pracowaliśmy nad tym, jak miałoby brzmieć ogłoszenie zachęcające do udziału w przyszłej edycji. Czyli podkreślić to inne podejście,
też można poznać ludzi, że będzie to praca, nauka przez praktykę. Określić kryteria dostępu, też mówiliśmy o tym, żeby poszerzyć grupę docelową, czyli żeby to nie było tylko przedstawiciele LGBT, ale też społeczności lokalnych. Pomyśleliśmy też, że może my jako absolwenci tej pierwszej edycji bylibyśmy dobrą rekomendacją dla nowych animatorów. No i źle ciężkości na działanie. Chcemy też również pracować nad kolejnymi konkursami, tak, wspólnie i wspólnie nad nimi myśleć i móc jak gdyby realizować w tym środowisku małym, czyli regionalnym FIU. Pierwszy dzień warsztatu, drugi seminariusz. Właśnie, też myśleliśmy o tym, jak, w jaki sposób powinny te warsztaty wyglądać. Rozmawialiśmy o trzech dniach, więc też wybrzmiało tak troszeczkę głośno, że widzę to my posiadamy, musimy ją usystematyzować. Więc 20% tych warsztatów takich teoretycznych, a 80% jak gdyby praktyki. Czyli pierwszego dnia planujemy, drugiego dnia seminarium i potem jak gdyby testowanie w praktyce na trzeci dzień. To ta już reszta to jest w zasadzie to, co się wcześniej brzmiało, czyli żeby rekrutować osoby spoza LGBT, osoby ze środowiska współpracujące, żeby też to była różnorodna grupa, żeby to nie były tym razem tylko przedstawiciele LGBT, ale też przedstawiciele innych środowisk, innych NGO, fundacji, stowarzyszeń, dzięki czemu będziemy mieli szansę na poszerzenie z jednej strony sieci kontaktów, z drugiej strony jeszcze większe pole do wymiany doświadczeń. Rozmawialiśmy też o sposobie kontaktowania się ze społecznością, tak? Więc też byśmy prosili o jak gdyby wpisanie w nowe działania, możliwości nowych kanałów kontaktów, tak? I nowe technologie, gdzie akurat w animacji jest to bardzo ważne, żeby dotrzeć jak najwięcej informacji przekazać do jak największej, jak najszerszej ludności. Dlatego jest warsztat stworzenia nowych kanałów komunikacyjnych. Chodzi o różne portale społecznościowe, tak, jak się na nich komunikować i w jaki sposób dotrzeć do publiczności. Tak, było na razie.